O, już będziemy razem wszyscy. Witajcie bardzo serdecznie w kawie z wróżką. Dam wam troszeczkę czasu na zgromadzenie, bo zaczęłam nieco wcześniej. Ale słuchajcie, zaczniemy sobie od horoskopu. Czyli będziemy sprawdzać wszelkie nasze energetyki tygodnia. No to sobie otworzę jak zwykle planer. Pamiętajcie, że pokazówka stycznia jest już na kanale. Wczoraj zrobiłam live'a ponad półgodzinnego, bo to zanim się pokaże każdy dzień, to wiadomo jak to wygląda. Witam Błowatkę, witam Violettę, witam Anna Brose. Super, macham wam, nie będę wam machała na YouTubie, bo zaraz telefon wywalę. Co prawda stoi na statywie, ale wiadomo jak to statywy. Słuchajcie, dzisiaj energetyka będzie wyglądała trochę inaczej i głębiej, dlatego że od pana Ciszaka dostałam książkę i tak, jedną kupiłam, drugą dostałam, tą dostałam, chyba tą dostałam. I ona jest bardzo fajna, dlatego że mamy każdy miesiąc rozpisany w takim układzie grafikowym, o, układ grafikowy, i mamy, co możemy robić, jakie czynności ze względu na chińskie energie. I myślę, że warto będzie to podawać również, więc tym się będę posiłkować od dzisiaj, jeżeli chodzi o tygodniówki. Także słuchajcie, trochę znowu głębiej zajrzymy w energię. Wow. Także fajnie. Dobra, dobra. Nie, wszystko. Nie żartuj. Zaczniemy od księżyca jak zwykle. Mam tutaj te moje księżycowe zależności. I słuchajcie, dzisiaj w poniedziałek i jutro we wtorek mamy księżyc w znaku wagi. Czyli tak naprawdę wszystkie rytuały, które mogą dotyczyć zrównoważenia, jak sama nazwa wskazuje, naszej energii, czynności, działań, rzeczy, na których nam zależy, to właśnie dzisiaj i jutro dobrze wykonywać. Dzisiaj mogą one dotyczyć spraw emocjonalnych, natomiast jutro jako dzień marsowy z kolei, czyli mamy tutaj sprawy takie z wybitną energią, wojenne i waleczne, z tym, że należy pamiętać, że księżyca do 11 maleje, kiedy to będziemy mieli nów, więc raczej jest to czas, jeżeli już tak się z tym księżycem barujemy, na odcinanie niż na przyciąganie. Witam, kto dochodzi, jakkolwiek to nie zabrzmi. Witam dochodzących. Dobrze, w środę i w czwartek mamy Boże, waga, powadze. Skorpion. Skorpion, dokładnie. Wróć. Powadze skorpion. Bardzo dobry czas na odcinanie. I teraz w środę można jako dzień merkuryczny odcinać złe umowy, niekorzystne kontrakty, jakieś rzeczy długowe, tego typu rzeczy. Bardzo to będzie fajna energia na to. A w czwartek jako w dzień jowiszowy możemy odcinać nadmiar czegoś, czyli na przykład nałogi. Czyli na przykład nałogi. Skorpion jest bardzo dobry na odcinanie. Potem w piątek i w sobotę mamy znak strzelca. Strzelec, który zajmuje się takimi sprawami techniczno-zawodowymi bardzo często, więc można by było tutaj mówić o piątkowym odcinaniu na przykład spraw związanych z emocjami dotyczącymi spraw zawodowych. A w sobotę, która jest dzień saturniczny, pięknie można oczyścić negatywną energię generalnie przy sprawach zawodowych. Potem niedziela jest w koziorożcu i tenże koziorożec wzmacnia wszelkie możliwości do działania. W niedzielę działamy, ja to zawsze mówię, złotą świecą, czyli na przyciągnięcie pewnych rzeczy, ale gdybyśmy trzymali się odcinań, to możemy na przykład odcinać złe decyzje. Chociażby, bo poprzez złe decyzje też stety i niestety może się okazać, że nam zawodowe rzeczy siadają. Także w ten sposób wygląda z księżycem. Tak, no to jest to już taka trochę końcówka znaków. Od barana ponownie zaczniemy. Myślę, że pogoda się zmieni. Nie mogę zajrzeć w pogodę, bo mam na telefonie, a telefon w użytku na Instagramie. Także myślę, że tak, bo pamiętajcie, że nów i pełnia bardzo często zmieniają pogodowo. A jako, że księżyca również będzie przybywało i w tych nowych znakach, no, od barana, czyli wiosennych, może się zrobić trochę cieplej. Ciekawe, na ile ta przepowiednia wynikająca z logiki księżycowej będzie miała rację bytu. Sama jestem ciekawa.
Zobaczymy. Czyli tak wygląda to w energetyce księżycowej. Natomiast energetyka chińska, słuchajcie, chińska, ja to na ten rok byka zaopatrzona normalnie i chciałam wam jeszcze pokazać, że też dostałam, też nie kupiłam właśnie od pana Ciszaka. Matko, wiecie, to już nie chodzi o to, to już o nic nie chodzi, ale normalnie od pana Ciszaka, który wie, kto jest wróżka Janna, i normalnie dostałam wróżkę. No. Remedium na ten rok metalowego bawołu, więc będę dzierżyć i będę normalnie, wiecie co, to więcej będę to wielbić, niż bym sama kupiła normalnie, bo to tak, wiecie, pan Ciszek, wahadł, czy no. Człowiek miał 10 lat, sobie myśli, ma wow, Ciszek, no może trochę więcej, może tak, też nie było internetu i człowiek nie był wcale taki obcykany. Czekajcie, ja was trochę przestawię, bo ja się bujam, bo ja tu sobie na wygodnie na fotelu siedzę, w ogóle się nie przejmując niczym. Na YouTubie widać mnie, widać mnie na YouTubie, dobrze. Jest spoko, damy radę. I słuchajcie, teraz tak, tutaj są takie bardzo fajne i bardzo proste ikonki. Ja w ogóle polecam bardzo. Polecam, bo można sobie nawet, wiecie, postawić i patrzeć z dnia na dzień, bo są tak proste ikonki, że nawet bez legendy wiedziałam, co jest grane. Naprawdę. Rewelacja. I teraz wam powiem, gdyby ktoś jeszcze nie miał, że tak, dzisiaj, dzień pod tytułem, bo mamy tu tytuł, harmonizować. I tak, na czerwono są rzeczy, które należy robić, na czarno, których unikać. Więc co należy robić w poniedziałek? Medytacja i kontakty społeczne. We wtorek co należy robić? To mamy tak, podpisywanie umów, medytacja, kontakty społeczne, praca młotka i packi oraz, czyli remonty na przykład, oraz sprzątanie. Potem, niestety, środa, czwartek, piątek ma wielki X. Wielki X, więc to jest taki dzień na przetrwanie, myślę. I środa ma tytuł inicjować, czwartek inicjować, piątek niszczyć. Piątek będzie taki chyba mało ciekawy. Będziemy patrzeć, jak tam energia chińska. Ale czerwony w ogóle ładnie w kamerze wygląda. Natomiast w sobotę jedyną słuszną czynnością jest medytacja. A w niedzielę... Niedziela już jest fajna, bo jest liczne słuszne czynności, gdzie jest książka, czyli to chyba będzie takie, wiecie co, czytanie, nauka, egzaminy, przygotowywanie się do egzaminów, coś takiego, rozpoczęcie nauki, przygotowanie do egzaminów. Mówię, prosta ikonografika dla opornych. Podpisywanie umów, kontakty społeczne, prace techniczne w domu, nie sprzątamy, możemy podróżować i domek to chyba jest jakaś rodzinność, tak? A nie, przeprowadzka, zmiana miejsca zamieszkania. Wiem, że w niedzielę, ale jest to słuszne. Także tydzień wygląda ok. Środa, czwartek, piątek na przeczekanie z dużym, wielkim, czarnym X-em słusznych rzeczy nie ma. Więc myślę, że tu już też jak będziemy planować na przykład sprzątanka, to wiadomo, że we wtorek dobrze, w niedzielę nie sprzątamy. Bozia powiedziała niedzielę, w sobotę też nie, czyli wtorek na sprzątanie. Także fajna sprawa, będę wam mówiła, będę się tym posiłkowała. Myślę, że można sobie zamówić, czyja to jest, wiecie, że autora, nie? Czemu to nie jest ma? To jest Kryga chyba, co? To na okładce? W imię ojca i syna, no właśnie ty, bo Kryga... Kryg ma Kryga, tą całą... No ale ten, bo ten talizman, no to wiadomo, ale... Bo Kryga książka, która generalnie mówi o energiach, rewelacyjna, jak postępować, relacje z innymi znakami, prognoza dla poszczególnych znaków zodiaku chińskiego, więc fajna sprawa. Tak, to są fajne ciekawostki. Tak, pan Kryg, poznałam osobiście, bardzo ciekawy człowiek, który w kulturę chińsko-japońską wsiąknięty jest całą duszą, czterema nóżkami i rączkami. I to faktycznie widać. To, że... I te wszystkie książki możemy dostać na targowisku u hrabiny. Są. Tak, na targowisku u hrabiny są, jakby coś pytać pani, jak ona ma Magdalena Anioła. Magdalena Anioła. Ale wiem, że jest za nią. I, tak, bardzo pytać. I to są wszystkie oryginały od Ciszaka. A tu jest tylko, że wydawnictwo kobiece, czyli chyba to, co ten wydaje. Podobna grafika. No musi być podobna, bo jednak metalowy bawu. Także myślę, że takie technicznie. Warto, technicznie warto. Że ja mam łapacze w uszach? Tak, ja łapacze, bardzo lubię motyw łapacze, więc mam łapacze w uszach. No to, słuchajcie, zobaczymy, jak nam będzie w kartach energia śmigać. Jak to będzie działać. Odkładam Krygów.
Tam jeszcze jedna jest, ta pani pokazywała jeszcze jakaś tam. Także powiem wam, że tak, na targowisko u hrabiny to jest grupa na Facebooku. Grupa lekko tajna, więc ją znajdziecie, acz nie zobaczycie, co jest bez dołączenia. A jakie warto by było. To już czekaj, tylko pokażę. Tu dziewczyny się pytały, jaki tytuł książki. To jest ten kalendarz. To jest ten kalendarz, którego teraz używałam. A, tak, to jest pana Kryga. Książka, która rozchodzi się w 3 sekundach. Mam nadzieję, że zwiększy nakład. Ja w zeszłym roku upolowałam i ciężko było. Nie upolowałam. No, także. A teraz samo przyszło do hrabinowego targowiska. Targowisko u hrabiny. Przypominam, grupa, możecie się zapisywać. Bo potrzeba nie tylko sprzedających, ale również kupujących. Grupa, gdzie wymieniamy się, sprzedajemy albo cudaczymy różne takie trochę magiczne rzeczy. O. To tak. Dobra, zobaczmy, jak wygląda energetyka tygodnia we w kartach. We w kartach energetyka tygodnia w poniedziałek wygląda na słońce i chyba jest to racja, bo wczoraj, słuchajcie, do kiedy trzyma się choinkę tak poprawnie, no można. Do Imbolc, do 2 lutego, to znaczy do Gromnicznej, do 2 lutego. I wczoraj godzina 12:05 Wiśniewska z Głowatem zeszły rozbierać choinkę. O 4:00 położyliśmy się spać, a dzisiaj pełne werwy, po prostu słonecznej energii wstałyśmy i zadowolone z siebie, a wiecie, bo to schować, położyć w pudła, posegregować, ostreczować, wynieść, przynieść, bo tam stał stolik, trzeba. No tam 4:00 Małe przemeblowanie, stolik to tam. No tak było, tak było. A Joanna mówi, że rok temu była na spotkaniu z Jackiem Kryjem. A czy Ewa też pisała, że była na jego wykładach. Ja nawet nie byłam na wykładach, słuchajcie, tylko właśnie w Rodin TV. My tam mieliśmy często, ja tam przyjeżdżałam wcześniej, bo tam różni ludzie mieli takie występowe programy, nie wróżkowe. I właśnie Jacek Kryk miał co tydzień przez jakiś moment. I on 2 godziny przed programem potrafił nam opowiadać pewne rzeczy, więc czy tak siedział tak... Wiecie, ja się nic nie nauczyłam, nie? Tylko tak siedziałam. Ale wiem, że pasja jest, a jak jest pasja, to wiedza przychodzi i naprawdę. I naprawdę bardzo ciekawy człowiek. Bardzo ciekawy człowiek. I właśnie od niego jednej rzeczy się nauczyłam. Może miałam to wynieść. Że Japończycy uważają, że trzeba dbać o groby zmarłych, dlatego że przodki są jak gdyby tym łącznikiem z bogactwem i dobrobytem. Więc dbanie o ich groby, no to jest rodzaj ofiary, wiadomo, ale właśnie, że energetycznie działa na to, żeby być bogatym, zadowolonym i szczęśliwym. Że już feng shui, feng shui, dzwonki dzwonkami, strefy strefami, ale groby mają być zadbane. O, także, dobra. Mamy dzisiaj słoneczko męską, pełną, wartościową, właściwą, cudowną, super energy, którą można wykorzystać i myślę, że trochę tak, że trochę to czuję, że dzisiaj jest dzień słońca, mimo że dzień księżyca, ale z drugiej strony zjednoczenie i równowaga Tao, idziemy w chińskie, także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No to wczoraj żeśmy zrobiły robotę 3 godziny, super, a to już było po północy. Jutro. Jutro będzie troszeczkę wolniejszy dzień, bardziej na myślenie, analizowanie, ale również zatrzymany w możliwościach, czyli nie denerwować się. To, co można dzisiaj ogarnąć szuflą i łopatą, to zróbmy. Natomiast jeżeli chodzi o jutro, to niestety może nam spowolnić. Już nie będziemy tacy czynni i z takimi możliwościami, choć nie będzie to zły dzień. Marysia mówi, coś czerwonego mieć na sobie w dniu 12 lutego w Nowym Roku Chińskim. No my mamy taki czerwony talizman, może nie na sobie to będzie, bo też dostałam. To jest w ogóle, wiecie, dostałam. Cisza. I to z tym, jak to się mówi? Od certyfikatem. Z certyfikatem, tak, ten talizman. Tylko, że żebyście mnie udusili, ja nie wiem, będę musiała popatrzeć gdzieś na jakichś stronach, w którą stronę to powiesić, bo wiecie, dla mnie... Dla mnie to jest góra, bo jest Yin Yang w pewnym momencie. Może tak chociaż być, to tak... ale to po prostu piorun wie, no taka prawda. Ale pierwszy raz mam, zawsze patrzałam na to w telewizji, sobie mówię, kurde, muszę kupić, potem nie było, potem dramat, więc proszę bardzo, proszę bardzo. Dobra, idziemy w środę. Środa na załatwianie spraw umysłowych, urzędowych, egzaminowych, wszystkiego, co związane z myśleniem, kombinowaniem, analizowaniem. Jest to dzień merkuryczny, więc akurat bardzo fajnie myślę, że to tak się zbiegło z Królem Mieczy. I można powiedzieć, że może być spokojny, oschły, schludny
ale nie zły. Także środa, okej, mamy wielki X w chińskim, ale spoko, chyba przeżyjemy. Chyba przeżyjemy. Janna mówi, że zazdraszcza piękny. A ja mówię tam na targu, właśnie akurat opisuję na dziewczyny, tak. Ta pani ma też ten cały, tak. Co my tu pokazujemy wszystko. I teraz tak. Czwartek. Jowisz. A tu nam po prostu świat pod nogi kładzie możliwości. Myślę, że będzie to dobry dzień, aktywny, z dobrymi zmianami, korzystnymi ludźmi. Karta świata otwiera drzwi. Kończy jeden cykl, a drugi zaczyna. Poszeptane mówi, że ten symbol ma być tak, aby widział wejście do domu. My mamy na szczęście opisaną tą ulotkę, co z tym zrobić, jak to wycelebrować, jakie zrobić procesję. W jaki dzień i tak dalej, jakie dni, dokładnie. To wszystko tak. Jest cały opis. Na szczęście jest, więc będzie tylko, co wiecie, to teraz góra-dół, nie? Musimy zobaczyć, jak jest ten. Jak jest wystawiony. Bo tam jest w jednym momencie w rameczce ktoś poładny. Dokładnie, także bo góra-dół chyba też będzie ważna. I tam to jest talizman z tego, co czytałam, związany z Jowiszem, ten. Więc myślę, że czwartek w ogóle będzie super, bo to nie musi być 12. 12 jest w piątek w ogóle, nie? Ale to musi być w jakimś okresie od do, tam jakiś miesiąc jest. Ja myślę, że jakby wybrał czwartek jeszcze tak po wiedźmowemu, nie? To będzie miało ręce i nogi. Ramkę trzeba będzie zakupić i tak przy wejściu mam, gdzie powie, albo zalaminować chociaż, o. Bo tam o. Mamy ten łapacz, gdzie możemy przy wejściu drzwi będzie widzieć. Nie ma problemu. Janna mówi, a talizman na 2021 to szczur. Też są dwie szkoły właśnie, nie? Śmiesznie. Że jedni mówią, że szczur, drudzy mówią, że bawuł. Ja pół życia, ja się nie znam, ale pół życia słyszałam, że w danym roku się daną figurkę. Teraz weszło, że coś innego. Może to jak z czakrami, że nam, wiecie, też coś pozmieniali. Nie wiem. Ja myślę, że wiedźmowe przekonanie o pewnych rzeczach da radę. Także tak. No. Tu mam. Coś tam, damy radę. Okej, dobra, co my mamy? Czwartek, piątek. W piątek mamy emocjonalność, ale piątek jest dniem Wenus. Mamy emocjonalność, mamy skupienie się na sobie, na partnerstwie, na domu rodzinnym, dzieciakach, ale również dobry dzień na romanse, dobry dzień na wszelkiego rodzaju możliwości sercowe, flirtowe, poznanie jakiejś osoby, gdyby ktoś był sam. Więc tutaj piątkowo bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Sobota w pustelniku. Słuchajcie, najlepiej na tę sobotę zaplanować. Dużo magii, dużo odcinania, dużo oczyszczania. Oczyszczanie domu i zająć się książkami, nauką, swoim wnętrzem. Nie wiem, siedzeniem, pisaniem, czytaniem, leżeniem w wannie. Bo pustelnik raczej nie wnosi aktywności światowych, tylko te wewnętrzne, więc taka energetyka zapanuje, a na pewno nie jest skuteczny w rozmowach, w spotkaniach towarzyskich, no pustelniki. Nie bałca. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, mamy czarowanie, bardzo mocna, silna, mocna energia czarownicy, więc tutaj dużo rzeczy możemy ugryźć, takich wiecie, magicznych, ale również energia do działań i chociaż niedziela, a nawet właśnie tutaj w tym kalendarzyku, ona była na bardzo dużo aktywności. Więc tą aktywność tutaj super widać. Także w ten sposób działa. Dobrze, to mamy energetykę zrobioną, słuchajcie. To teraz tak. Jak ktoś ma urodziny od dzisiaj do 7, czyli do niedzieli, to ja zapraszam do pisania. Dorota będzie wyłapywać i ja Wam będę dawała przesłanka. Świczka. Słuchajcie, świczka. Z małych radości jest. Wiecie co, bo ja miałam zawsze taką dodatkowe świeczki, miałam w takim zakrytce po świeczce, tak jakby normalnie człowiek, a teraz mam po prostu, proszę bardzo, talerzyk z moim ulubionym kolorem, w sensie wzorów, mam miseczkę i mogę sobie dodatkową świeczkę normalnie w miseczku i w miseczku będzie działać, a zapalamy, ja tutaj pomarańczową zapalam. Joanna mówi, że tak, te teorie są różne, jedne, że poprzedni znak, niż obecny różnie, tak. Ja tak, patrzę, że ja tu mam, ja mam dobrze, słuchajcie, bo tak, myśmy z Agatą robiły bawoła, jedna strona medalu, a tu patrzę od którego mówię, szczur. Faktycznie kupa szczur. To jest przyjaciel bawoła. Tak, więc w zasadzie powiem Wam szczerze, tutaj, tam, wszędzie, na mordce działamy. Ja właściwie nigdy takich rzeczy nie robiłam, ale tak jakoś
Widocznie coś jest na rzeczy, skoro poczułam, że iż. Ale ja jeszcze przyszło samo praktycznie. Samo przyszło. Dobra. Lecimy. Lecimy. Lecimy ze świecą, słuchajcie. Urodziny to do roku. Chcesz go po prostu drugi? Nie, ja mam. Dobra. I oczywiście, jak co tydzień, zapalamy naszą świecę energetyzującą nasze poczynania w dobrym kierunku, tak by żywioły nam sprzyjały, żeby wszechświat się kłaniał razem z nami cały i żebyśmy się na ścieżkach pozytywnych spotykali z pozytywnymi ludźmi, pozytywnymi energiami. Tak, żeby żyło się łatwiej, pozytywniej i bezpieczniej na cały ten nadchodzący tydzień, już w celebracji, a nie w beleczym. Jestem troszkę wróżka, czasem beleco. Znaczy, wiecie, ale już w celebracji, kto może, niech się przyłączy. Agata. Kto może przyłączył, bo energię oprócz błogosławieństwa tygodnia wczorajszego, dzisiaj również dobrą przyciągamy. Agata mówi, że trzeba namotać szczura, żeby towarzyszył, był towarzyszem bawołka. Ja nie wiem, czy już będę coś motać. Rogi mi wyszły z tego bawołka. Reszta średnia. Dobrze, no, słuchajcie. Urodziny oczywiście pamiętajcie, a ja wam poogłaszam różne rzeczy. Chciałam wam powiedzieć, ale nie wzięłam kiedy ze sobą. Kiedy wróżka pojawi się na TikToku? Ja nie na TikToku nie sądzę. Nie sądzę. TikTok jest dla mnie odtwórczy, durnowaty, kiedy... ja rozumiem, że można pokazać się z zupełnie wydurniającej się strony, ale ja mam do tego Instagram i mam do tego YouTube'a i tam się pokazuje z różnych wydurniających się stron. Nie muszę zakładać jeszcze TikToka i się zastanawiać, co dzisiaj wpuścić i czyją piosenkę sparodiować, albo gdzie polecieć w trendy. Także słuchajcie, to nie moja bajka. Też nie będzie latał po cmentarzu z tablicą Oły. Nie, z tablicą Oły po cmentarzu nie będę latać, dlatego że jeżeli się robi magię, to też niekoniecznie wszystko musi być pokazane dla fanów. Więc tak to jest. Dobra. Beata mówi, że ma pomarańczową, bo hrabina mówi, że jest bardzo dobra na magii. Tak, szczególnie do wzmacniania, a my ten tydzień wzmacniamy. Więc ja już tutaj pomarańczowy podgrzewacze sobie, wiecie, znaczy mogłyby być i normalnie w kropki, byleby była intencja, ale jak można, to można. Bardzo ładną wczoraj, bo ja jak zasypiam, to sobie słucham pewnych rzeczy. Bardzo ładnie powiedział, Boże, pan Jacek, on ma taki kanał Wiedza dla Wszystkich, ale on był na Porozmawiajmy TV. I to nie jest z dwóch lat, czy z roku, ten, że dlaczego na przykład w magii wymagane było tam skrzydło nietoperza, oko traszki i różne takie dziwne artefakty, że nie chodziło o to, że trudno je zdobyć, no znaczy po pierwsze to tak, trudno je zdobyć, nie każdy będzie wydobywał oko ważce, to fakt, ale już sama trudność zdobycia materiałów, Sokal, dziękuję, już sama trudność zdobycia materiałów do magii powodowała, że wchodziła w to większa energia. Więc bardzo mądre zdanie, które ja wam powtarzam, może troszkę inaczej powiedziane. On powiedział świetnie. Także częściowo się z nim nie zgadzam, bo na przykład jest to człowiek, który mam wrażenie trochę gruntuje kobietę i mężczyznę w rolach. Nie lubię tego. Nie lubię tego, dlatego że sama muszę być często chłopem w swoim domu i trudno. Taka rola i taki mus. Natomiast też jest negacja na przykład tęczowych barw, kolorów i orientacji, co mnie też denerwuje, bo odmawianie człowieczeństwa ludziom jest niefajne. Chociaż bardzo delikatnie, dlatego go słucham, bo jakby był jakimś radykałem, to bym nie lubiła, ale w ogóle, natomiast w wielu rzeczach, on mówi o fizyce kwantowej, a ja sobie myślę tak, toż to po prostu magia i toż to moje dziwne przemyślenia na temat magii, tylko on to naukowo jakoś bardzo, znaczy to jest pseudonaukowo, ale logicznie. On to jakoś tak wyłuszcza, dociera do mnie. Dociera do mnie. Także tak lubię go słuchać. Dobra, słuchajcie. Teraz tak. Chciałam wam przede wszystkim, po pierwsze, serdecznie podziękować za wykupienie we w całości, choć jest zawsze ograniczona liczba, rytuału walentynkowego, który sprzedawał się tydzień czasu, ale sprzedawał się tak. W poniedziałek po kawie z wróżką, i w poniedziałek po kawie z wróżką. Generalnie. Także tak, no nie jest to liczba typu ogromny sklep, market i miliardy, ale jednak fajnie, dlatego że jeżeli są artefakty nawet pierdółkowate,
typu ten kubek, który stanie się naszym kubkiem intencyjnym, typu serduszko właśnie witrażykowe, bo serduszko witrażykowe będzie taki ten, potem będzie Ostara, a potem będą cztery żywioły. Także tak będzie. Do Ostary już się przygotowujemy. Bardzo serdecznie chciałam podziękować, dlatego że po prostu jak wszystko zeszło, to jest takie, wiecie, tadam, dokonało się i super. Już do Was dochodzą i myślę, że te, które były wysłane w piątek, to już dzisiaj zaczęły dochodzić, więc myślę, że oprócz zagranicy już jedna część dostała, większość osób będzie miała. Także bardzo tak. Chciałam Wam drugą, no to tu serdeczne podziękowania, super, cieszy mnie to bardzo. Natomiast, co poszeptane mówi? Szeptuka nakazywały na przykład zakopywać ziołowe naleki pod lewą nogą łoża. Chodziło o to, że ludzie zażywali albo to, no czytać. A, no tak, to tak jak zabij czarną kurę o północy przez pół roku w każdą niedzielę i się z anoreksji wyciągniesz, znaczy nie z anoreksji, tylko z tego takiego trzymania pieniądza, nie? To właśnie na tej zasadzie, tak, dobrze prawisz. Dobrze, to walentynkowy. A propos miłosnych spraw, bo zaczynamy luty, miesiąc miłości, zaczynamy, więc mogą się teraz posypać serduszka na Instagramie. Będzie, już się zaczyna robić, tylko będzie 14 podsumowany energetycznie olejek Afrodyty i będzie on mniejszy niż w tamtym roku, bo to zależy od tego, jakie opakowanka dostaniemy, przyjdą. Będzie to 30 ml olejku Afrodyty. Pamiętajcie, że tu okropli używamy, nie smarujemy się cali, tak? To mi olejki to starczają, ja nie wiem, wy je pijecie na pewno, bo ciągle zamawiacie te olejki. Mi olejki starczają na bardzo długo, dlatego cena dla mnie jest relatywnie niewielka. Dlatego, że jak ja sobie miałam resztkę bogactwa, to mam wrażenie, że ja już mam drugi rok tą resztkę bogactwa, czyli ręka, rozsmarowanie, przejechanie biurka. Ale to ja. Już miała w tym tygodniu, bo twoja też była wysłana. Tak. I robi się właśnie olejek Afrodyty, który polega na uatrakcyjnieniu nas. Czy do rytuałów, czy do smarowanka, czy do zapaszku, co by normalnie feromony rozdzielać. I będzie 30 ml i będzie niższa cena z tego względu, bo będzie cena 35 zł, ponieważ jeżeli ktoś kupi dwa olejki, to w sumie będzie miał tak jak w tamtym roku. No mniej więcej tak. I nie wiem czemu dwa. Nie wiem po co. Zaznaczam, że będzie... Jedna osoba mogła kupić najwięcej trzy, bo wtedy wszyscy chcą, a czasami było tak, że ktoś kupił. A potem będą chodzić na czarnym rynku. A potem już będą chodzić na czarnym rynku. Nie, bo wtedy po prostu bym chciała, żeby wszyscy dostali co chcą. Będzie ich troszeczkę więcej, bo już jest mniej butelek, a też nie chcę robić, wiecie... Nie, właśnie nie. Właśnie chcę mieć limitowane i takie, żeby to... Trzeba się było to postarać, bo to, widzicie, o to też chodzi w magii. O to też chodzi w magii. Więc ten olejek Afrodyty będzie, ale będzie sprzedawany po 14 lutego, bo 14 lutego ja muszę z nim popracować jeszcze. Oprócz tego, że musi się przegryźć, więc już się przegryza, natomiast potem, tak, potem będzie wysyłany. I powiem tak, faktycznie naprawdę jeden starczy na wszystko, chyba że tam koleżance można, także tak. Tak. Szybko jeszcze nie będzie, nie, dokładnie. Dopiero tak. Będzie po kawce walentynkowej. Dobrze, słuchajcie, przygotowujcie się powolutku na czwartek, na mniej więcej 21, tylko że 11 lutego, nie teraz, ale już wam sugeruję, dlatego że będą ostatki i będziemy sobie źreć pączki, będziemy sobie, ja wam ciut o ostatkach powiem, może nic jakiegoś bardzo specjalnego, bo to akurat może nie jest takie ludowe święto, które ja uznaję, że warto, nie wiem, chodzić jako turoń po mieście, nie? Spoko. Natomiast po prostu sobie poźremy pączki na bogactwo i dobrobyt wszelaki, więc w pączki się zaopatrzcie, na ostatki będziemy jeść, jakby ktoś nawet swoje upiekł, to chyba będzie bardzo zacny. Tak mi się wydaje. Teraz tak, 14 lutego mamy Dzień Walentynek, gdzie będzie rytuał pudełkowy, myślę, ale również króciutki dla grupy, taki chociaż wzmacniający, ponieważ przez cały miesiąc będziemy robić dekret miłosny, który już macie tekst na Szkole Magii Tarota Wróżki Joanny wypisany. Więc możecie sobie wydrukować i ze mną mówić. Zawsze o 21 podczas wieczoru z wróżką. Czy zacznę wcześniej, czy zacznę o tej porze, to będzie dekret o 21. Też pozdrawiam Grażynkę. I ten dekret miłosny będziemy czynić minimum 21 dni.
Zobaczymy, kiedy skończymy, w jakimś sensownym czasie, co by mnie się spełnią, nie pokrywało, czy z nowym to się nie pokryje, ale spełnią. Zakończymy to w jakimś sensownym czasie i zrobimy, tak jak teraz w styczniu, rytuał podsumowujący cały ten dekret. Miłość to nie jest partnerstwo. Miłość to jest uczucie wyższe, budujące szeroko nasz torus serca, który ogarnie wszystko i zmieni naszą perspektywę rzeczywistość, gdzie ludzie będą sprzyjać, los będzie sprzyjać, bo my będziemy sprzyjać sami sobie. I o to będzie w tym wszystkim chodziło. O 14 lutego, 13 to taka ważna rzecz. Dzisiaj, today o 21 jest rytuał Imbolc. Do przygotowania z Waszej strony 4 świece i gotowość do tego, żeby zapalić je w odpowiednim momencie. Pytacie o świecę do dekretu. Świeca do dekretu powinna być duża, powinna być bezpieczna. Zapalamy ją w momencie zaczęcia dekretu. Po przeczytaniu dekretu gasimy. Robimy tak przez te minimum 21 dni. Na koniec w rytuale ona się potem spali do końca. Także czy świece dla dekretu palimy? Zazwyczaj, ponieważ magia jest taką dziedziną, która wymaga zapłaty, a świece są naszą zapłatą za magiczne działania. Znaczy możemy palić kadzidło. Też możemy, też nie będzie to źle, ale kompletnie nie będzie źle, może ktoś nie lubi świec w ogóle, to jest zupełnie fajnie. Natomiast ja jako mag ognia generalnie pracuję ze świecami, a Wy możecie celebrować trochę inaczej. Tak można, tylko trzeba pamiętać o wymianie energetycznej. Czy może być ta, co była? Nie, ta, co była, powinna zostać spalona do końca, także jeżeli nie masz tego nadrobionego, to warto by było to nadrobić. Natomiast to ma być nowa świeca dekretowa albo nowe kadzidło dekretowe, paczka kadzideł dekretowych jednodziennie, co Wam tam będzie pasowało, to taka prawda. No i dzisiaj ten Imbolc. Będzie to rytuał z 4 świecami. Trzeba przygotować kartkę i długopis, odpowiecie na 3 pytania, potem spalimy kartkę i potem będzie zacnie. Tak je robimy. Pamiętajcie, Imbolc, święto światła, święto Bridget i a propos Bridget, jeszcze dzisiaj na spokojnie i jutro. To można wykonać, dzięki, bo nie przyniosłam, krzyż Bridget. Znaczy, ja nie miałam trawy, ani słomek, ani takich, no więc zrobiłyśmy z sznureczków bawełnianych. Tak, świeca jest zapalona. Pozbieramy trochę. W tym roku pozbieramy. Można zrobić i warto by było, nie dlatego, że... No wiecie, jak już coś celebrujemy, albo wkraczamy na tą ścieżkę magiczną, zamkniesz drzwi, albo wkraczamy na tą ścieżkę magiczną, to warto by było takich pierdółek, które jesteśmy w stanie zrobić, po prostu przestrzegać. Trzeba to przemyśleć i można. Także dzisiaj robimy Imbolc, 4 świece, kartka, długopis i głowa do analizy. To będzie potrzebne. A propos Imbolc, jeszcze jedno zdanie. W tym tygodniu pod koniec, przypuszczam, będą wysyłane wszystkie świece. Tak, bo ja jeszcze muszę jutro nad nimi popracować, więc tutaj nie ten, ale nie, żeby się tam już myślę, że Imbolcowe świece w piątek będą wysłane. Tak. Po prostu. Znowu nas poczta pokocha, ale to nic. Nie było ich tak dużo, pani przeżyje. Dobrze. Można się zapisywać na NUW, który jest w czwartek, co nam burzy trochę te ostatki. Bo też jest 11, więc ostatki będą po prostu po nowiu, słuchajcie, tak? Zrobimy NUW, coś ja się postaram jakoś wyrobić z mailami, żeby też nie mieć potem zagracenia totalnego. No. Wioletta pyta, czy te 4 świece mają się wypalić do końca. Tak, dlatego ja zobaczę albo wezmę na woskowych tych proszebnych, popracuję albo na podgrzewaczach, bo po prostu nie będę na przykład całą noc pilnować 4 świec na ołtarzu. Także tak sprytnie. Dobrze. A propos miesiąca miłości. Słuchajcie, a propos miesiąca miłości. Ja przypominam o tych urodzinach, tak? Ma ktoś urodzinę teraz do 7? To niech się zgłasza, bo może świeże osoby doszły. A propos miesiąca miłości. Produktem tygodnia są zioła na miłość. Zioła na miłość, które jako mieszanka do woreczków mojo, jako napar do wanny, jako posypanie progu domu, jako okadzanie można używać, robiąc atmosferę w domu, tak? Bo one się nazywają na miłość, ale chodzi o dodanie energii tej, no właśnie, idącej z torusa serca.
i z możliwości, więc to jest produkt tygodnia, z tego względu, że rozpoczynamy właśnie miesiąc miłości wszelakiej, więc produkty na to będą. I tu mam po prostu światełko super. O, teraz będę siebie widzieć, chociaż i Was widzieć. Już wyłączyłam, ale widać do połowy. Dobrze, także możecie się zapoznać. I teraz tak, wszystko to, o czym mówię, staram się umieszczać na Szkole Magii i Tarota. Na Szkole Magii i Tarota, jeżeli chodzi o ogłoszenia uaktualniane, tak, one są podwieszone, teraz są z pierwiastkiem, muszę to zmienić, a to było pierwsze, co mi się... Drugie. Pierwsze, co mi się w ręce wbiło. Także na tych ogłoszeniach sprawdzajcie, dlatego że tam staram się umieszczać... O, będę żyć. Staram się umieszczać wszelkie ogłoszenia typu rytuały, coś, także tak. My jeszcze tutaj z grupą starszych wisienek robiliśmy wczoraj, też myślę w dobrym czasie, a propos przyjścia bogini, także fajnie, Boga i boginkę z filcu. Jeszcze Wam tego nie pokażę, dlatego że o ile uszyłam figury całe, to jeszcze dokładając ozdobniki, wszystko było na nie. Więc muszę tutaj popracować jeszcze nad tematem i dopiero Wam pokażę, ale również taka aktywność może być bardzo dobra w to święto Imbolc. Bo bogini Bridget jest boginią również twórców, poetów i nawet dzisiaj przypuszczam, że wrzucę na Instagram króciuteńki jak zwykle, ale jednak tekst o tym, jak można celebrować, że właśnie poprzez kreatywność, więc jeżeli ktoś dosiądzie do tego krzyża Bridget, dosiądzie do tego, żeby zrobić boginkę i po sobie potem postawić na ołtarzu, w bardzo fajny sposób można celebrować to święto. Dekret zaczynamy od wtorku, czyli dzisiaj celebrujemy Imbolc, a miłośnie napędzamy atmosferę do wtorku. Teraz przewidywane zakończenie dekretu, a czy jeżeli mamy nów 11, kiedy my mamy pełnię, bo zgłupiałam już. Podobałaś mi trzy razy, ale oczywiście, że nawet nie zapisałam. Poczekajcie, że tak, żeby nam się pełnia nie pokryła, a było... Nów? No mam, a pełnia? W lutym? No. 27. Pełnia. Sobota. Więc ja przypuszczam, że teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dwadzieścia, 21 jest w poniedziałek. Co nam idealnie wypada? Zakończenie dekretu. O, wpisuję sobie już w ten. Chyba ważne. Zakończenie dekretu. Także słuchajcie, akurat będzie, wybije nam 21 dni. Pamiętajcie, dekretu nie można przerwać. Nawet jak będziecie w wielkiej podróży na poczekalni czy coś, odtwórzcie sobie go i będzie odtworzone, nawet jak już nie zapalicie tej świecy czy coś. Żeby nie było wymówek. Tutaj również pilnujemy swojej systematyczności, co jest bardzo ważne w magicznych działaniach. Czemu 21 dni? Udowodniono empirycznie, na sposób naukowy, że nasza energia, w którą wprowadzamy pewne jakości, po to jest dekret, przez 21 dni pracuje, a potem chyca i zmienia się matryca. Dlatego jest minimum 21 dni. Można dłużej, nikomu nie zaszkodzi. Ale te 21 dni na programowanie siebie, po prostu programujemy dekretami. To jest działanie magiczne, ale poniekąd już troszkę podnaukowe, tak? Programujemy siebie działaniami, tak jak można zaprogramować wodę, tak jak można zaprogramować przez 21 dni. Stąd też dekret powinien trwać minimum 21 dni. I pięknie nam wypada w poniedziałek, nie ma żadnej pełni, żadnego nowiu i sobie ślicznie zakończymy. Zaczynamy we wtorek, 21 dni w poniedziałek kończymy. Tak patrzę, że już chyba wszystkie ogłoszenia Wam powiedziałam, nic nowego nie mam. Na nów możecie się zapisywać na czwartek, na rytuał ezotarot@gmail.com. I jeszcze jedna rzecz. Na nów? Miesiąc magii. Miesiąc magii. Webinar magii miłosnej. Webinar magii miłosnej, możecie się zapisać. Koszt webinaru jest 50 zł, tak jak w tamtym roku. Potem będzie on na sklepie dostępny bardzo dużo drożej. Bo tak, bo ja nie muszę tego sprzedać, a może ktoś będzie potrzebował, więc warto się załapać. Zapisy oczywiście na ezotarot@gmail.com z dopisem webinar magii miłosnej, czy tam webinar miłosny.
I będziemy tutaj różne sposoby, nie będzie to bardzo długi webinar, dlatego że magia miłosna, muszę wybrać z tego ogromu, który jest, to co jest bezpieczne. No to już nam umniejsza troszeczkę. I można będzie poznać sposoby na sprawy miłosne, na przyciągnięcie, polepszenie, tego typu rzeczy. Czy jest to dla wszystkich? A czy jak się nie przyda dzisiaj, może się przydać jutro, tego nikt nie wiadomo. A cena 50 zł raczej nie wróci, bo pomysłów na webinary mamy mnóstwo, więc myślę, że za 10 lat może coś powtórzę. Także tak to może być. Więc ważna sprawa właśnie z tym webinarem miłosnym. Jeszcze nigdzie nie ogłaszałam, już parę osób jest zapisanych, ale muszę właśnie zrobić, muszę zrobić ogłoszenie. Także warto, warto zawsze się spotkać i poszukać. Zawsze się martwię, uziemiam i wyjmuję spod działania prawa. Zawsze się zastanawiam, czy sprzęt będzie chodził, bo to jest jakby bardzo ważne w webinarze. Ale sobie tak pomyślałam, Wiśniewska, co ty się denerwujesz? Ty się nie denerwuj. Jak się nie pójdzie w sobotę na przykład kiedyś, bo może się tak zdarzy, nie wiem, światła braknie. To pójdzie nawet w niedzielę albo w poniedziałek, da się radę, to nie ginie. Także warto, warto, bo potem będzie oczywiście na sklepie, ale będzie drożej. Webinar będzie miłosny. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy webinaru na ochronę, to on się robi, bo 500 razy nie chciał wejść, nie cudaczył, za długi, za krótki, za tupajasiu i to tak wygląda. I jeszcze jedna rzecz ważna, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Kanał na YouTubie ruszył, ten nowy. Który nie będzie, znaczy pogadanki to akurat będą, bo one były mądre, ale nie będzie vlogów, nie będzie rytuałów, które robimy wspólnie, takich aktywności kanałowych nie będzie. Nie będzie wieczorów z wróżką, poranków, nie będzie bujo, będą tylko filmy, które tyczą magii, świec, początków, sposobów, kart, czyli będzie esencja wiedzy na tym kanale. I jeżeli będę coś nowego wpuszczała tutaj, to już tam wpuszczę tylko esencję. Ten kanał, który jest teraz, czyli Wróżka Joanna Hrabinia, na dzień dzisiejszy, choć medytuję nad zmianą nazwy, znowu ale zapominam, to ten kanał będzie o wszystkim tak jak do tej pory. Wszystkie dekrety, wieczory, popierdółki, bulety, zakupy, wróżka dostała. Wszystko będzie tak jak jest, dlatego że ten kanał, ale giną te mądre filmy. Dlatego założyłam ten nowy kanał, który się nazywa Wiśniowa Magia. Wiśniowa Magia. Tak. Możecie wejść i zasubskrybować. Poszedł już pierwszy film? Tak. No super. Codziennie pierwszy. Pięć sposobów na. Robimy playlistę 5 sposobów na. Przeciągam ją z kanału na kanał. Możecie tam sobie wejść. Tam będzie wszystko łatwiej znaleźć. Codziennie dojdzie jeden film. Bo to trzeba ściągnąć. Wiadomo. Będzie sobie... I tam będzie sama esencja wiedzy magicznej, natomiast tutaj będziemy się dobrze bawić, tak jak do tej pory, to jest nasz kanał domowy. I to nie będą tylko nowe filmiki tam? Nie no, stare filmy przeciągam, stare. Jeżeli będzie coś nowego tutaj, to pójdzie tam, także już na dwa kanały, to nie ma problemu. Teraz mam dobry sprzęt, w sensie mogę nagrać, mogę zacudaczyć, mogę ściągnąć, wiecie, też inne możliwości niż 15 lat temu. Kamery na kasetkę, z kasetki na kabelkiem, z kabelka na 500 programów i do YouTube'a do 10 minut, bo więcej się nie dało, dramat. Ale filmy nie są głupie, więc nawet jak będą stare, nowe, one będą po prostu przerzucane w playlisty i będzie sama esencja. Tak, dzisiaj też mówi. Dwa wrzucę jeszcze. No, bo chcę to chciałabym to w rok czasu te mądre filmy przerzucić. Co będzie mądrego, na przykład nagram na przykład osobno dekret, już tam wrzucę do dekretów, tak? Na tej zasadzie zrobimy. Więc warto go subskrybować. Mam na razie 78 subskrybentów. Wow. Ale warto, bo jeżeli będziecie czegoś szukać, to będzie łatwiej znaleźć. Zwyczajnie w lupce. O, także tak. Gabi mówi, naszukałam się tych filmików. Dobrze, że były w playlistach. To jest bardzo poukładane. To jest bardzo poukładane. Te tytuły też rażą w oczy wszystko. Ale mimo wszystko, słuchajcie, jak ja mam od groma tych mądrych filmów, ale to jest lata pracy. I się okazuje... Się samo nie zrobiło, ale się okazuje, że przykrywają te lata pracy takie rzeczy właśnie na przykład wieczór z wróżką, więc szkoda. Nazwa kanału Wiśniowa Magia. Wiśniowa Magia. Już 80 subskrypcji mówię. Także pamiętajcie, żeby też zasubskrybować. Ja będę przypominała o tym z uporem maniaka dla wszystkich fanów, którzy po prostu chcą mieć esencję wiedzy. Tak, są to stare filmy, tak, nie będę nic zmieniać. Ja nawet myślałam, że nagram sobie jeden dzień film nowy, będzie cudownie. Jeden nagrałam, nawet go nie wrzucę. Może go wrzucę. To zobaczycie, ale nie jestem w stanie po prostu wyłuszczyć tej wiedzy,
wynaleźć tego wszystkiego, nagrać, obrobić, bo to ja to robiłam 10 lat. 10 lat, więc tak. Daj link na szkole do tego kanału. To jest dobry pomysł, o którym zapomniałam. Ja dokładnie. To tak. Zrobić, także webinar Magii Miłosnej i nowy kanał z esencją. Tam nie będzie na razie wszystkiego, więc też będziecie sobie mogli na spokojnie popatrzeć. W ogóle ile kilo się Wiśniewska zmieniała również. Takie ciekawostki. Anturaże, nagrywanie na kolanach. No w ogóle drama, ale wiecie, to też jest fajne. To też przecież nie będę ukrywała, że miałam od początku sprzęt. Teraz co, wezmę sobie telefon, siadam z telefonem, mówisz, masz Instagram, tutaj leci YouTube, wszystko działa, tak? A tak naprawdę początki nikt sobie nie zdaje sprawy, jak ciężko było zacząć nagrywać na YouTubie bez możliwości sprzętu i możliwości samych YouTube'owych. Dramat. Ale było fajnie, było ciekawie, przeszłam, doświadczyłam, wiem, jestem o tyle bogatsza, a teraz po prostu mam komfort. Siadam, klikam, jest. Także tak. Nawet anturaż jest niezły, a nie po kątach w ciasnym mieszkanku gdzieś po prostu. Gdzie się dało kucnąć? Gdzie się dało kucnąć? Także zapraszam serdecznie. Dobra, więc ja się z Wami żegnam. Ile ja już gadam? Tu mi nagrywa 45 minut. Wiedziałam. Żegnam się z widzami z YouTube'a, już Was wyłączam.